Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji. I przegłosowali. Polscy parlamentarzyści opowiedzieli się za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Przyjęta wczoraj ustawa o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej jest jednym z dwóch elementów, jakie musi spełnić Polska, by uruchomić Europejski Fundusz Odbudowy i otrzymać unijne pieniądze. Na służbę zdrowia, na zielone technologie, na infrastrukturę, które trafią do polskich miast i miasteczek i wsi, a nie są to pieniądze dla tej czy innej partii. W głosowaniu nie było jednomyślności wśród posłów klubów parlamentarnych. Ostatecznie ustawa przeszła głosami polityków PiS, Lewicy, PSL, Polski 2050, Kukiza 15, trzech posłów niezrzeszonych i tu niespodzianka, jednego posła Koalicji Obywatelskiej. W pierwszej kolejności odpowiadam po prostu przed ludźmi, którzy mnie wybrali. Mowa o Franciszku Sterczewskim, dobrze znanym poznaniakom z działalności w Radzie Osiedla Święty Łazarz czy z organizacji Łańcuchów Światła w obronie sądownictwa. Z Poznania dostał się do Sejmu, startując z list KO. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Teraz złamał partyjną dyscyplinę, powołując się na konsultacje ze swoimi wyborcami. Tej decyzji nie rozumie inny poznański poseł, Rafał Grupiński. No chyba nie z miłości do Kaczyńskiego. Wszyscy, poza Sterczewskim, posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu, podobnie jak trzech byłych posłów PiS z koła Polskie Sprawy oraz po jednym z Lewicy, PSL i Kukiz 15. Pokazanie, że nie ufamy PiS-owi, jeśli chodzi o sposób wydatkowania tych środków, ze względu na to, że żadnej gwarancji PiS nie dał. Zarówno ustawa o Funduszu Odbudowy, jak i Krajowy Plan Odbudowy stały się przedmiotem politycznej przepychanki w ostatnich tygodniach. Jak wskazuje opozycja, niejasne są zasady, według których środki miałyby być rozdzielone i do kogo konkretnie trafią. Wiadomo natomiast, że część środków będzie bezzwrotną dotacją, a inne pożyczką, więc ten, kto je otrzyma, będzie musiał po czasie zwrócić przyznane środki. Może okazać się tak, że te pierwsze otrzymają spółki Skarbu Państwa, a te drugie samorządy, mówią sceptycy przegłosowanej wczoraj ustawy. Ten ostatni tydzień to był po prostu zimny prysznic dla całej opozycji i uważam, że opozycja powinna przejść reset i zacząć poważnie się traktować po partnersku. Przeciw przyjęciu ustawy w sprawie Funduszu Odbudowy byli posłowie Konfederacji. Do rozłamu doszło w Zjednoczonej Prawicy, bo także przeciw zagłosowała Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, bez której PiS nie miał większości. Solidarna Polska chce odróżniać się od nas w różnych obszarach, natomiast no, to był zły moment. Partia Jarosława Kaczyńskiego dogadała się jednak z Lewicą, która w zamian za poparcie dopisała swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. Dla nas ważniejszy był interes Polski. Dla nas było ważniejsze to patrzenie w perspektywie wielu lat i przyszłości naszego kraju. Krajowy Plan Odbudowy to drugi z potrzebnych elementów. Oprócz przegłosowania ustawy, by Europejski Fundusz Odbudowy mógł ruszyć, musi go złożyć w Komisji Europejskiej każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej, a następnie zostać zaakceptowany. Polska swój plan odbudowy wysłała ostatniego dnia kwietnia. Część samorządowców wierzy w sprawiedliwy podział środków. Zgodnie z możliwościami poszczególnych gmin i ich potrzebami. Jednak samorządowcy, jak ci w Związku Miast Polski, nie są zadowoleni z planu odbudowy, który rząd Mateusza Morawieckiego wysłał do Brukseli. W jego ramach do samorządów ma trafić 30% unijnych środków. Mieszkańcy regionu Poznania widzą też ich działanie. W ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy do Polski w ciągu 6 lat trafi ponad 160 miliardów euro. Do 2023 roku będzie to blisko 60 miliardów euro, z czego ponad połowa będzie pożyczką. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.